zobaczył tą wizję. Aby spędzić tu miał czas na ciągłe zwiedzanie zabytków starej żywności. Egipt zwraca uwagę ludzkości. To idealne miejsce dla naukowców i studentów, badaczy, przekazujących wiedzy. A przygód wszyscy pisarze i badacze w przyszłości i teraźniejszości są zgodni co do tego, że starożytny Egipcie była bardzo silna, rozwinięta cywilizacja. Egipt po arabsku nazywa się Nesr. Nazwa Egipt pochodzi od starożytnego słowa Kibit, co znaczy czarna ziemia, od koloru żyznego mułu przenoszonego przez Nil podczas wylewów rzeki Nil. Od 1952 roku Egipt jest republiką, jest to Arabska Republika Egiptu. Po lewej stronie widać przykład jako szpital państwowo, zbudowany w stylu francuskim 10 lat temu dla biednych średnich ludzi, ale pięknie nie wypoczmy. Egipt od 1981 roku prezydentem Egiptu jest Mohamed Hosni Mubarak, tylko 29 lat. Egipt ma wyjątkowe położenie pod względem miejsca i klimatu. Leży on w miejscu centralnym na mapie świata, jest pomostem pomiędzy Europą a Azją, gdzie Egipt dokładnie leży w północnym wschodzie części kontynentu afrykańskiego. Był językiem koptyjskim, tak samo języka staroegipska mówi, ale te same literami greckimi. Alfabet arabski obecnie składa się z 28 liter, które piszą się od prawej do lewej strony. Ale wielu ludzi piszą lewą ręką, co świadczy o ich inteligencji. Po prawej stronie widać jako mur. Kiedyś otoczono okolicę starego Kairu. Tam to było stolicą Egiptu, El Fustat, około 1400 lat temu, a najpierw budowali meczet Amr al-As. Zbudowany jest na pięciu zasadach. Pierwsza zasada islam. Publiczne wyznanie wiary żyje. Nie ma Boga nad Allah, choć mi nad Bogiem, a Muhammad jest jego prorokiem. A druga zasada islam to jest modlić. Pięć razy modlo muzułmanie. Kiedy? O piasku, po południu, na zachodzie słońca, wieczorem i ramadan. Pozwolenie jest prosto, dzieci poniesie 14 lat, a chodzi. Podzielone są na cztery nawy. Trzeba pognawiać w barwach kolorów. Uwaga, tutaj widzimy ambona z białego marmoru. Trzeba na 13 porobienka. 12 symbolizuje oczeniów apostoł Jezusa. Apostoł Jezusa. A jeden dla niego. Widać? A 12 symbolizuje oczeniów Jezusa.